Drodzy w Chrystusie Panu, siostry i bracia, kochani pielgrzymi, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi drodzy, w imieniu wszystkich moich współbraci, bernardynów, stróżów tego świętego miejsca, witam was wszystkich na kalwaryjskim wzgórzu. Już na samym początku dziękuję, że nie zawiedliście. Przede wszystkim Matki Najświętszej i tak licznie przyszliście na jej odpust w niebowzięcia. To dzięki wam i waszemu pielgrzymowaniu kalwaryjskie sanktuarium tętni życiem. Przede wszystkim w ciągu tego ostatniego tygodnia, ale przez cały rok. I niech dobry Bóg wynagrodzi wasz trud pielgrzymowania, waszą głęboką wiarę i przywiązanie do tego świętego miejsca i do Matki Bożej Kalwaryjskiej. Bóg zapłać. Witam w naszej modlitewnej wspólnocie naszych pasterzy. Witam Jego Ekscelencję księdza arcybiskupa Józefa Michalika, emerytowanego metropolitę przemyskiego i długoletniego przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. Ekscelencjo, cieszymy się twoją obecnością na Kalwarii. Słowa pozdrowień i wielkiej wdzięczności kieruję w stronę naszego drogiego metropolity, księdza arcybiskupa Marka Jędraszewskiego. Ekscelencjo, dziękuję, że byłeś z nami w piątek w czasie pogrzebu Matki Bożej i jak obiecałeś, nie zabrakło cię również dzisiaj. Dziękujemy Panu Bogu i Matce Najświętszej za twoją osobę, twoją pasterską służbę, ale przede wszystkim za wielką życzliwość i oddanie Bożemu ludowi i Kalwarii. Od wczoraj, moi drodzy, jest z nami ksiądz biskup Jan Szkodoń, który wczoraj przewodniczył modlitwie z młodzieżą i w intencji młodzieży. Witamy cię, Ekscelencjo, i dziękujemy za twoją obecność. Witam ministra prowincjalnego naszej bernardyńskiej prowincji, ojca Teofila Czarniaka, a z nim wszystkich współbraci z wielu klasztorów w kraju i poza granicami. Witam księdza kanonika Wiesława Cygana, dziekana dekanatu kalwaryjskiego i wszystkich kapłanów diecezjalnych. Witam osoby życia konsekrowanego, siostry zakonne i kleryków, a szczególnie witam siostrę Wandę Sikorską, westiarkę, która dokonała renowacji koronacyjnej szaty wotywnej na cudowny obraz Matki Bożej. Jest to ta szata, która od ponad 100 lat zdobi cudowny obraz i dziś także możemy modlić się przed wizerunkiem Matki Bożej Kalwaryjskiej właśnie w tej szacie wotywnej, przed którą modlił się również święty Jan Paweł II. I moi drodzy, dzisiaj jest szczególny dzień, bo dokładnie 16 lat temu tu, na tym świętym miejscu, Jan Paweł II sprawował swoją ostatnią mszę świętą na polskiej ziemi, 19 sierpnia. I wypowiedział wtedy takie słowa: tak oto dobiega końca moje pielgrzymowanie do Polski, do Krakowa. Cieszę się, że to zwieńczenie wizyty dokonuje się właśnie w Kalwarii, u stóp Maryi. Raz jeszcze pragnę zawierzyć jej opiece was tutaj zgromadzonych, Kościół w Polsce i wszystkich rodaków. Niech jej miłość będzie obfitym źródłem łask dla naszego kraju i jego mieszkańców. Kiedy nawiedzałem to sanktuarium w roku 1979,
Prosiłem, abyście się za mnie modlili za życia mojego i po śmierci. Dziś dziękuję wam i wszystkim kalwaryjskim pielgrzymom za te modlitwy i za duchowe wsparcie, jakiego nieustannie doznaję. I nadal proszę, nie ustawajcie w tej modlitwie, raz jeszcze powtarzam, za życia mojego i po śmierci. Moi drodzy, niech ta nasza obecność tutaj będzie przede wszystkim jednym wielkim dziękczynieniem za dar pontyfikatu naszego rodaka, świętego Jana Pawła II. Ekscelencjo, prosimy o przewodniczenie naszej modlitwie. Ojciec kustosz wspomniał, że obchodzimy dzisiaj szczególną rocznicę tych ostatnich nawiedzin Ojca Świętego, Świętego Jana Pawła II w Kalwarii. Właśnie dzisiejszy dzień, 19 sierpnia, to jest ta piękna rocznica, że ją wspominamy z uczuciem wdzięczności, że papież całe swoje życie wiary i posługi budował w cieniu Maryi. I kiedy tu wtedy przybył, też mówił, że czuje potrzebę zanurzenia się w atmosferę wiary i nadziei, w którą zanurzamy się wszyscy dzięki pielgrzymom, dzięki tej atmosferze zaufania do Pana Boga przez Maryję, dzięki tej atmosferze bliskości Bożej łaski, bo Bóg chce przychodzić człowiekowi proszącemu, pokornemu z pomocą. Bóg się nie zniechęca słabością człowieka, ale raduje się jego wysiłkiem. I chociażby, jak Pan Jezus wyjaśnił Piotrowi, chociażby 77 razy, niezliczoną ilość razy upadał, grzeszył, będzie przebaczał, będzie się radował i wreszcie doprowadzi do zwycięstwa. Mamy tu przykład właśnie tej drogi Matki Najświętszej przez całe życie, która kończy się tam w Bogu, a właściwie nie kończy się wzięciem do nieba z ciałem i duszą, ale rozpoczyna się nowy okres aktywności, bliskości Maryi z Bogiem i z nami. Nowy okres szczególnego jej pośrednictwa, bo obecność Maryi w Bożych planach to jest wskazanie dla nas, że my podejmując tę drogę pobożności maryjnej, naśladujemy nie byle kogo, ale samego Boga. To On zaufał pierwszy. To On wybrał ją na Matkę Zbawiciela naszego. To On chce również nam pokazać, że świętość jest możliwa, że doskonałość na tej ziemi jest możliwa, że dobroć jest możliwa, że życzliwość do drugiego człowieka jest możliwa i że potrzebuje Bóg sam, potrzebuje wśród ludzi współpracowników dzieła zbawienia. To jest właśnie, Maryja jest pierwsza, a my w naszej pokorze, nieudolni, ale jednak garniemy się, wpatrzeni w nią i chcemy w jakiś sposób przybliżyć się do Boga na jej sposób. Ojciec Święty wtedy, tutaj w Kalwarii, powiedział też bardzo znamienne słowa. Każdy, kto tu przychodzi, odnajduje siebie, swoje życie, swoją codzienność, swoją słabość i równocześnie moc wiary i nadziei, która płynie z przekonania, że matka nie opuszcza swego dziecka w niedoli. Słyszycie? Każdy, kto tu przychodzi, odnajduje siebie, rzeczywistość własnego życia, prawdę o sobie. Nie zniechęcajmy się. Jesteśmy kimś ważnym i Matka Najświętsza właśnie w tym dniu dzisiejszym, w tym miejscu chce nam pomóc odkryć siebie, swoją godność, swoje możliwości. Chce nam pomóc w najważniejszej sprawie, w tych sprawach ludzkich, z którymi przyszliśmy, także
ona będzie wstawiać się za nami. Kto wie, ile my zawdzięczamy wstawiennictwu Matki Najświętszej. Nawet może sobie nie zdajemy sprawy, że ona nieustannie modli się za nami. Wstawia się. Niekiedy nawet niezależnie od naszych próśb i wyprasza to, co dla naszego zbawienia jest potrzebne. I z tą ufnością wypełnienia woli Bożej przychodzimy tu prosić w różnych naszych sprawach. Ale chce Matka Boża nam chce pomóc dorastać w naszej wierze, dorastać, umacniać się w wierze, żebyśmy mogli osiągnąć zbawienie. Dorastać przez wiarę żywą. Słyszeliśmy przed chwilą reakcję Matki Bożej na jej wybór do macierzyństwa Bożego. Jak reaguje Matka Boża, kiedy dowiaduje się o swojej godności, o swoim wyborze, o miłości Boga do niej, o zaufaniu Boga do niej? Jak reaguje? Bo to i dla nas przykład. Jak powinniśmy reagować my, dowiedziawszy się, że jesteśmy przed Bogiem ważni, że Panu Bogu zależy na nas, że chce być z nami, że chce nas prowadzić do zbawienia? Maryja idzie do Elżbiety. Ona się nie tylko chce podzielić tą wiadomością, ona chce jej usłużyć. Ona nie na darmo dowiedziała się, że jej krewna, daleka krewna, będąca już w latach zaawansowana, jest w 6. miesiącu oczekiwania dziecka. Maryja idzie do Elżbiety usłużyć, pomóc. To jest i dla nas wskazówka, że nasza wiara rośnie, dorasta, umacnia się przez miłość bliźniego, przez relacje do drugiego człowieka. I myślę też, że ile razy patrzymy na obraz Matki Bożej, ile razy jej przedstawiamy nasze prośby, od razu pamiętajmy o naszych zadaniach, że chcemy dać świadectwo, że jej ufamy i że chcemy pełnić wolę Bożą, tak jak ona pełniła przez całe swoje życie. Myślę, że Maryja wie, że jest potrzebny dzisiaj także ten duchowy wstrząs w naszych sumieniach, abyśmy potrafili docenić moc i siłę żywej wiary, żebyśmy zrozumieli, że dzisiejszy egzamin z wiary zdajemy wszyscy, każdy z nas indywidualnie, owszem. I musimy pamiętać o naszej wierze w tych wyborach codziennych. A jakie są nasze świadectwa wiary? Odwiedziłem niedawno grupę młodzieży, dobrej młodzieży, bo zorganizowanej na rekolekcjach oazowych i na rekolekcjach RAM-u w Ustrzykach Górnych. I postawiłem tam tym chłopcom i dziewczętom pytanie, ile z nich modli się wspólnie pacierzem w domach rodzinnych? Skąd te dzieci mają mieć wiarę? Może troje ręce podniosło. Zobaczcie na dużą grupę, kilkadziesiąt osób. Ja myślę, że to jest bardzo ważne, żebyśmy te zdrowe tradycje naszej wiary docenili, przekazywali. My się modlimy nie dla innych racji, ale dlatego, że gdzie dwóch albo trzech się gromadzi w imię moje, tam ja jestem pośród nich, mówił Pan Jezus. Bo my Bogu cześć oddajemy razem z Jezusem, gdzie dwóch albo trzech, gdzie jesteśmy razem zjednoczeni w Jego imię. On jest między nami, dlatego i ta pielgrzymka jest taka ważna. Nasza wspólna modlitwa w tych intencjach wypowiedzianych i w tych intencjach, które Duch Święty z naszego serca niesie przed Boży tron. To jest ta siła modlitwy, która płynie z jedności z Chrystusem. Myślę też, że ogromnie ważną rzeczą jest, żeby ojciec i matka nie tracili odwagi do apostolskiej wiary wobec tych, których kochają. Co pomoże człowiekowi, jeśli wszystko pozyska na duszy, stratę poniesie? Co pomoże
twemu dziecku, jeśli zyska majątek, stanowisko, a nie zbawi się? Co pomoże twoim wnukom, których kochasz, a wobec których masz powołanie, masz zadanie, jeśli nie spełnisz roli przekaziciela wiary? Najważniejsze tajemnice, tajemnice wiary poznajemy jako dzieci z zaufaniem do rodziców, do dziadków, do kapłanów, którzy nam je przekazują. I potem całe życie najgłębsza teologia nie zmieni tego naszego przyjęcia, tej fascynacji Panem Bogiem, który niezwykłe tajemnice wiary nam już w dzieciństwie objawił. Tylko potem będziemy to rozwijać. Kiedyś rozmawiam z takim człowiekiem, lekarzem, który przyszedł do mnie na rozmowę i na pokrzepienia szukał pewnego, bo mówi, że jest ginekologiem, ale postanowił, że odchodzi od tego zawodu, nie będzie wykonywał tych zabiegów zabijania poczętego dziecka, chociaż zdaje sobie sprawę, że to wstrząs w rodzinie będzie, że to mniejsza ilość dochodów i tak dalej, i tak dalej. No więc ja mu pogratulowałem i tak w duchu dziękuję Panu Bogu, że dotknął jego serce. Ale potem z ciekawości takiej duszpasterskiej pytam go, skąd się to wzięło? Dlaczego pan doktor tak poważne decyzje podjął? I dopiero po takim czasie mówi, proszę księdza, ja mam starą matkę. I mówi, gdzie ta matka jego żyje, skąd on pochodzi. I mówi, ja nie mogę już wreszcie po tylu latach jechać i słuchać od matki, czy jak ty się zachowujesz, czy ty pomagasz ludziom, czy ty nie zabijasz dzieci poczętych. Ja wreszcie chcę jej powiedzieć i napisać, mamo, możesz być spokojna, ja naprawdę zmieniam sposób myślenia i patrzenia. Kto był apostołem? Ja podejrzewałem, może jakaś książka, może jakieś kazanie do wymownego księdza. Nie, matka, stara matka. Ona nie zrezygnowała z jego sumienia. Myślę, że to jest siła w narodzie, jest siła w tobie, wobec twojego dziecka, wobec twojego otoczenia, wobec twoich najbliższych. Myślę, że to bardzo ważna rzecz, żebyśmy poczuli się, że my możemy wspierać Kościół. Wspieramy Kościół i materialnie, wspieramy Kościół posyłając dzieci na religię, ale razem wciągając także tych, którzy wahają się albo może zaczynają odchodzić. Bądźmy także apostołami przede wszystkim przez modlitwę, przez przykład, ale i przez słowo, także przez słowo, które jest bardzo potrzebne. Myślę, że dzisiaj bardzo ważną sprawą jest umieć postawić sobie pytania o rzeczy najważniejsze, odważnie postawić pytania także o zagrożenia wiary. Żyjemy przecież w tym świecie, w którym żyjemy. To jest rzeczywistość. Owszem, jest wielki postęp, widzimy cywilizacyjny, nawet chociażby styl pielgrzymki. To przecież dzisiaj tych samochodów, aut jest coraz więcej. I to nie jest źle. Pan Bóg dał człowiekowi ziemię, żeby czynił ją poddaną. Ale trzeba pamiętać też o tym, żebyśmy z tych darów bożych, z tego postępu cywilizacyjnego umieli właściwie, godnie korzystać. Patrzmy też krytycznie na to, co się dzieje. Doceniajmy to, co dobre. Pomagajmy dobrym, odważnym. Pomagajmy odważnym. Miejmy odwagę pochwalić tych, nawet których na co dzień widzimy, że się coś dobrego dokonało, żeby zachęcić. Pomagajmy także tym, którzy społecznie angażują się w dobre sprawy, bo jest ich wielu. To już nie są czasy paraliżu duchowego. Dzisiaj ten paraliż przybiera formę chorobliwą niekiedy. Widzimy w życiu społecznym, politycznym nienawiść. Nie wolno pochwalać stylu, którym nas się karmić próbuje. Przecież to jest obce, żeby
żeby promować nienawiścią, negacją. Nie. Trzeba domagać się współpracy dla dobra narodu od wszystkich ludzi, nie od tej partii czy od tamtej, od każdej partii, od każdej społeczności. To jest przecież fałszywa myśl, że zyskamy my, moja partia, jeśli druga będzie pogłębiona. To diabelska myśl. To diabeł pracuje nad tym, żeby podzielić. Jeśli się będą kłócić w rodzinie, jeśli się będą kłócić w narodzie, rozłam, wykorzystanie sił w nienawiści, w niechęci będzie rujnować postęp, prawdziwy postęp. A prawdziwy postęp to jest postęp moralny. Zobaczmy, nigdy nie wolno akceptować człowieka, który posługuje się kłamstwem, albo nienawiścią, albo brudnym słowem. A ile dzisiaj tej nienawiści? Przecież dzisiaj szatan nie usnął. Widzimy dokładnie, że są struktury zła i w Polsce, i w całym świecie. On w każdej epoce był i dzisiaj są. Przecież widzimy, jak się ożywiają te towarzystwa ateistyczne. Przecież widzimy, jak działa masoneria. Widzimy, jak działają pewne nawet międzynarodowe struktury, które i w Polsce mają swoje siedziby. A po czym ich poznać? No, promocja gender, nowa ideologia. Przekreślić moralność, przekreślić prawo natury, wmówić ludziom, wmówić kobietom, że one są lekceważone w Kościele. Że one są przez Kościół, przez Chrystusa niedocenione. Dzisiaj każdy, kto spojrzy na Matkę Najświętszą w niebie i na jej życie, na jej zasługę w dziele odkupienia, kto patrzy oczyma matki, na własnej matki, na kobietę, ten widzi samą kompromitację tych ruchów, niezrównoważonych ruchów feministycznych. Feminizm zdrowy jest zawsze obecny w Kościele. Jan Paweł II przepiękno napisał adhortację właśnie o roli, o miejscu matki, kobiety, niewiasty w Kościele. Zawsze trzeba ją dowartościowywać, bo ona zawsze jest tą niewiastą wybraną przez Boga, żeby przekazywała nie tylko życie cielesne, ale życie duchowe. A co to za matka duchowa? To potwór, jeśli rujnuje moralne życie w człowieku, jeśli śmierć niesie w przesłaniu swoim. A są takie apostołki śmierci, czyli rozeznawajmy, ale nie potępiajmy. I módlmy się za nich także. I próbujmy do nich trafić także przykładem cierpliwości i dobroci. Widać ten zanik kultury dzisiaj w Polsce. Polska jest narodem, który od tysiąca lat chce żyć Ewangelią i żyje. I trzeba pomagać sobie wzajemnie w tym wysiłku. Kończę już, bo boję się, że arcybiskup mnie więcej nie zaprosi na kazanie, jak będę za długo mówił. Ale chcę pokazać też pozytywne myśli. Pozytywne fakty i zobaczyć, że nie wszystko stracone, przeciwnie, wszystko jest do zyskania. Wszystko jest do zyskania. Wszystko jeszcze jest do naprawienia, bo z nami jest Bóg i Matka Najświętsza. My nie walczymy z siłami tego świata. My walczymy z mocami ciemności, które zwycięża Bóg i Jego łaska. To jest nasze przekonanie. Ale Bóg potrzebuje ludzi. Są wielkie pola nadziei, liczne. Ja myślę, że dzisiaj wielkie według mnie pole nadziei to jest młodzież. Często narzeka się na młodzież, że ich nie ma tu, nie ma tam, nie ma w kościołach, tak jak być powinni i tak dalej, ale ja myślę, że warto sięgnąć do statystyk. W tym roku KAI, czyli Katolicka Agencja Informacyjna, niedawno opublikowała ankietę, że 82% Polaków w wieku od 16 do 20 paru lat deklaruje się jako katolicy. 82%. Ktoś powie tylko, ja powiem aż. Mimo tych różnych naporów, zobaczcie, aż 82%. To jest dobry znak.
Zwłaszcza, że zobaczcie, jak czytam w kolejnej ankiecie, że 98% młodzieży ma internet. 90, nawet ponad 98, 98% ponad ma internet i korzystają 4 godziny na dobę. 65% młodzieży polskiej zna przynajmniej jeden język obcy. To jest pewien postęp. I ja myślę, że to trzeba uczyć tych młodych ludzi razem z nimi, korzystać z tego internetu w kierunku dobra. To jest wielka siła. 82%. To żaden kraj w Europie się nie może pochwalić takim procentem. A czytam też, młodzież, trzeba pomóc im wejść do grupy dobrej, formacyjnej, katolickiej, żeby ta formacja wiary kontynuowana była. Czytam z kolei z gazety, tu parę dni temu nasz dziennik, wywiad z dziewczyną z Polski, która studiuje teologię i biblistykę w Chicago. I tam postanowiła założyć znany w Polsce Ruch Czystych Serc. Młodzież, która postanawia żyć w czystości przed ślubem, do ślubu. Przygotowuje się do małżeństwa przez samodyscyplinę. I zaczęła zakładać na katolickiej uczelni, Dominican University of Chicago. Zainicjowała właśnie w 2014 roku te inicjatywy i kto się sprzeciwiał? Władze uczelni, a młodzież poszła za nią. Zobaczcie, właśnie i założyła i dzisiaj promuje właśnie ten ruch. Wiele jest takich ludzi młodych. Warto docenić, warto im pomagać być dobrymi. Warto nieraz się zawstydzić samemu w pokorze, że nie dociągamy i otwierać się na to, żeby próbowali być coraz lepsi. Czytam też na przykład sytuację CEBOS. Oficjalna polska agencja przeprowadziła badania. Jak wygląda korzystanie z wróżbitów i horoskopów w Polsce? To też jest plaga współczesna, bo gdzie ludzie nie wierzą w Boga prawdziwego, to namiastki szukają. Okazuje się, że w roku 2018 obecnie w porównaniu z rokiem 2006 zanotowano spadek. 12% mniej ludzi korzysta. Przestali wierzyć w gusła, w namiastkę nauki. Przecież co ma właśnie nam do powiedzenia horoskop gwiazdy? Nam ma do powiedzenia Pan Bóg i ty sam, i ja sam, mój bliźni. To jest ważne pole twórcze, pole pracy. Czytam też, że na forum ONZ wystąpił jako członek, niestały członek Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych, wystąpił polski minister spraw zagranicznych. I co? O co apelował? O wolność religijną, jako priorytet Polski, która widzi, że te wartości religijne dzisiaj w świecie są eliminowane, a że na nich trzeba opierać te relacje międzyludzką, bo jeśli człowiek przestaje się liczyć z Bogiem, z własnym sumieniem, to wtedy nie liczy się z niczym i z nikim. Myślę, że to jest też pozytywny aspekt, że są przejawy i jawią się dzisiaj ludzie odważnej wiary we wszystkich środowiskach i na wszystkich polach działalności. Wspierajmy ich naszą modlitwą i ufajmy Panu Bogu wbrew nadziei. Bóg jest większy niż nasze słabości, niż słabości całego świata i potrzebna jest nasza modlitwa, nasza ufność, aby to dobro nieustannie zwyciężało, abyśmy mogli po tym życiu takim, jakie ono jest, które chcemy pokochać, zaakceptować, i po nim chcemy dojść do życia wiecznego. Amen. Yes.
Moi drodzy, ksiądz arcybiskup Józef nawiązywał do pobytu Ojca Świętego tutaj w Kalwarii Zebrzydowskiej 16 lat temu. Mówił także o tym we wspowie wstępnym ojciec Kustosz. Pozwólcie, moi drodzy, że ja dzisiaj nawiążę nie do ostatniego pobytu Ojca Świętego w naszej Ojczyźnie, a także właśnie